romantyczna parka. Pewnie to ich pierwsza randka. Ciekawe, czy tutaj ludzie kochają się jakoś inaczej, czy może wszystkie rytuały są takie same jak u nas. U nich powinna do tego wszystkiego dochodzić jeszcze magia. To wygląda na bardzo, bardzo wygodne wody. Poukładane butelki, zioła i przyprawy. Ta kobieta wygląda, jakby tu pracowała. Przepraszam. Cześć, pracujesz tutaj? Czy ja tu pracuję? Dziecko, jestem właścicielką tej gospody. To ja prowadzę podróżnika. Oho, nie wiedziałam. Wierzę ci, dziecko, ale bądź ostrożna. Inni mogą nie być tacy skorzy do wybaczania jak ja, kiedy ich obrazisz. Jestem właścicielką tej oberży. Kupiłam ją za pieniądze uczciwie zarobione na handlu w południowych krainach. Handlowałam tytoniem, minem, niewolnikami. Właśnie stamtąd pochodzę. Z południowych krain. Jestem April. April Ryan. Miło cię poznać, April Ryan. Masz się tu z kimś spotkać? Pewnie z jakimś urodziwym młodzianem. Niestety, znalazłam się tu chyba raczej przez przypadek. To żaden przypadek, April. To przeznaczenie cię tu przywiodło. Jesteś silna przeznaczeniem, prawdaż? Tak, aha, jesteś silna przeznaczeniem. Tak, dobra. Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży. Tak, tutaj... Emi, a raczej teraz Myszora, Myszura 89. Dobra. Czy tam jest jakieś przyjęcie? Dziecko, czyś byś nie wiedziała? To święto równowagi. Nigdy nie brałaś udziału w jego obchodach? Niestety nie, jestem... Niezbyt lubię przyjęcia. Dawniej świętowanie trwało całe 3 dni i 3 noce. Nikt nie bał się okazywać swojej radości. Ale w tym roku wszyscy obawiają się awangardy i ich popleczników. Dlatego w tym roku obchodzimy święto równowagi za zamkniętymi drzwiami tylko przez jedną noc. Ale ciągle jest dużo jadła i napoju. Jak chcesz, możesz się przyłączyć. Wolałabym nie. Nikogo tutaj nie znam. Chyba nie należysz do awangardy. Nie, pochodzę z innego miejsca. To daleko stąd. To widać. Jeśli będziesz miała ochotę, możesz się przyłączyć do świętujących. Dziękuję. Dlaczego obchodzicie święto równowagi? Rzeczywiście nie znasz naszych zwyczajów. Równowaga. Wiesz, co to jest równowaga, prawda? Tak, wiem. Równowaga pomiędzy magią a nauką. To równowaga wszystkiego. Wszystko jest w równowadze. A strażnik opiekuje się równowagą i nami. Obchodzimy święto równowagi, żeby podziękować za to równowadze i strażnikowi. Nasza wiara w równowagę osłabnie, kiedy przestajemy wierzyć w strażnika. Wpuszczamy do naszych serc chaos. To samo robi awangarda. Puszczają chaos, dlatego są bardzo groźni. To znaczy, jestem silna przeznaczeniem. Ty kształtujesz swoje przeznaczenie, a nie odwrotnie. Jesteś kimś, kogo ludzie mroku nazywają falą. Skąd to wiesz? Nie jestem tylko właścicielką oberży, dziecko. Jestem także wieszczką. Uczyła mnie matka, którą wcześniej uczyła jej matka. W ten sposób przekazywano wiedzę od początku świata. Od początku magii. Aha. Dobra. Co badanie? Rozmawianie. Niszczą równowagę. Ale chcą osłabić w ludziach wiarę w równowagę. Wymawiają im, że rada kapłanów, ojcowie, opierają się postępowi i przeciwstawiają się rozwojowi świata.
twierdzą, że jeśli mamy wykorzystać równowagę dla naszej korzyści, powinniśmy wrócić do porządku, jaki istniał w pradawnych czasach, przed podziałem. Awangarda obiecuje ludziom władzę, bogactwo i szczęście. Ale tak naprawdę chodzi im tylko o zniszczenie i śmierć. Kto to jest wieszczka? Ktoś. No patrząc się na drugą osobę, potrafi powiedzieć coś o ludziach, o wydarzeniach, o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Kiedy patrzę na ciebie, widzę... Widzę... No. Co? Co widzisz? Większość ludzi daje się ciągnąć losowi, tak jak powóz jest ciągnięty przez konia. Ale niektórzy potrafią powodzić konie. Potrafią zmieniać ścieżki. Ty jesteś jedną z nich. Ale to nie wszystko. Powiedz mi coś o tym, co mnie czeka. Chodź. Widzę wiele ścieżek, ale wszystkie kryją się w mroku. Nie potrafię dostrzec zbyt wiele, ale wiem, że jesteś silna przeznaczeniem. Jesteś silna równowagą. W dodatku jesteś też silna magią. Magią? To nieprawda. Nie jestem... Nie wiem nic o magii. Nie musisz wiedzieć o magii, żeby mieć jej moc. Jeśli kiedyś nauczysz się wykorzystywać swoje talenty, będziesz potężną mistrzynią. Mistrzynią? Czy ty kiedykolwiek chodziłaś do szkoły, moje dziecko? Czyżbyś zapomniała podstaw wiedzy? Podstaw wiedzy? Tak. No cóż, szczerze mówiąc, to ostatnio nie miałam zbyt wielu okazji, żeby z niej korzystać. Każde dziecko ci powie, że mistrzyni to najpotężniejszy stopień magicznego wtajemniczenia. Potrafi sterować magią i używać jej wyłącznie za pomocą siły woli. Artysta to ktoś, kto potrafi wykorzystać magię ukształtowaną przez innych, przetopić ją w nową sztukę, nową magię. Mag albo czarnoksiężnik, czarownik potrafi czytać, pisać, zna zaklęcia i korzysta z mocy słów.